smak kujaw.pl, truskawkowy sos do drobiu. Przygotuję dzisiaj doskonały sos truskawkowy. Ja proponuję ten sos do drobiu, szczególnie rewelacyjnie smakuje z pieczoną piersią z kurczaka. Będziemy potrzebowali pół kilograma truskawek, 4 łyżki brązowego cukru, no tak 1/4 kostki masła. My tutaj mamy bardzo dobrej jakości masło z Inowrocławia, z Kujawi. I będziemy potrzebowali sporą porcję zmielonego czarnego pieprzu. My tutaj mamy pieprz produkowany przez Cykoria SA, a więc wszystkie produkty praktycznie oprócz cukru pochodzą z regionu kujawskiego. Zaczynam od pokrojenia truskawek. Kroję na kostkę i pamiętajmy, że jak myjemy truskawki, to szykułkujemy dopiero po umyciu, żeby truskawki nie nasiąkły nam wodą. Wtedy stracą swój znakomity smak i aromat. Warto wykorzystać jeszcze czas, kiedy mamy naszą polską truskawkę na rynku, bo nasza polska truskawka jest naprawdę najlepsza, bardzo aromatyczna i pysznie naprawdę smakuje. Może czasami wygląda nieco gorzej, choć te, jak widzicie, są piękne od truskawek sprowadzanych z Hiszpanii, ale smak, zapach jest bez porównania lepszy. Posiekane truskaweczki przerzucam do garnka i zaraz będę je dusiła, tak około 10 minut wstępnie. Truskaweczki, tak jak powiedziałam, dusimy na takim średnim ogniu do momentu, jak one zmiękną. No, potrwa to około 10 minut. O, truskaweczki już nam powoli puszczają sok, robią się miękkie, ale jeszcze musimy troszeczkę je podgotować. Truskawki zaczynają puszczać sok, miękną. Jeszcze je chwileczkę podgotujemy i potem dodamy masło, cukier i świeżo zmielony pieprz. Truskawki już nam się ładnie rozgotowały. Można oczywiście, jeśli ktoś woli wersję taką bardziej rozdrobnioną, może zmiksować czy przez sito przepuścić, ale ja lubię takie i moi bliscy większe części truskaweczek, więc tak pozostawię. Dołożę teraz cukier. Ja tak mówiłam, że 4 łyżki, ale to oczywiście musicie Państwo sobie sami do smaku dopasować, dlatego że w zależności jak słodkie mamy truskaweczki. O, tyle myślę, że będzie akurat. Wszystko przemieszam. No i już mogę dodawać masło. I znowu zamieszam, zaczekam jak masło się rozpuści i doprawię świeżo zmielonym pieprzem. Nasz sos cudownie pachnie i zaręczam, że naprawdę jest rewelacyjny. Do drobiu pasuje wręcz doskonale. Masło mamy już rozpuszczone. Nasz sos nabrał pięknego koloru. Wsypuję teraz, zobaczcie, to jest taka solidna porcja pieprzu, dlatego że sos mamy słodki i naprawdę pieprz z truskawkami i z brązowym cukrem z dodatkiem masła. Wszystko to smakuje rewelacyjnie. I jeszcze chwileczkę, dosłownie parę sekund. Wszystko przemieszam. Spróbuję. Sosik jest po prostu idealny, a zatem mogę wyłączać gaz. Nasz pyszny sos jest już gotowy. Jak widzieliście, trwało to zaledwie około 10 minut. Tak jak powiedziałam, jest on rewelacyjny do wszelkiego rodzaju drobiu, ale równie dobrze smakuje z makaronem. Mało tego, ja nawet poleciłabym go do podania do zimnych lodów i mimo, że jest tu spora zawartość pieprzu, to smakuje naprawdę super i do słodkich deserów również się nadaje. A zatem tradycyjnie życzę smacznego i gorąco sos truskawkowy polecam.